program Wolne Głosy. Witam Państwa. Naszym dzisiejszym gościem jest dr Mikołaj Mirowski, historyk, publicysta, współpracujący z Forum Żydów Polskich i Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór, kłaniam się. Spotykamy się i rozmawiamy w tle dzisiejszej rocznicy, 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. To jest rocznica, zarazem dzień ofiar Holokaustu, dzień, w którym symbolicznie oddaje się hołd ofiarom wszystkich w ogóle obozów i koncentracyjnych, i obozów śmierci, obozów zagłady. I w tym roku te obchody, ich tematem przewodnim, nad którym się te refleksje skupiają, to są dzieci. Dzieci w Auschwitz, ale przecież no, nie tylko w Auschwitz, nie tylko do Auschwitz trafiały dzieci. I chciałbym panu doktorowi zadać takie pytanie, dlaczego, jaki był mechanizm kierowania dzieci do obozów koncentracyjnych? No bo możemy sobie wyobrazić mechanizm niemiecki, mechanizm opresyjny, który kierował tam osoby dorosłe, których uznano za wrogów systemu, czy to z powodów politycznych, jak najpierw Polaków, czy to z powodów rasowych, chciano po prostu wyniszczyć określone grupy narodowościowe. Natomiast dlaczego trafiały tam dzieci, dzieci polskie chociażby? Dzień dobry jeszcze raz. Ten problem należy podzielić jakby na dwa segmenty. Dzieci mogły trafiać chociażby na przykład do obozu Auschwitz z całymi rodzinami. Na przykład. Albo jeżeli rodzina jako całość została uznana za, z różnych powodów za wroga Rzeszy, no i wtedy cała rodzina trafiała, również i dzieci. Jeżeli chodzi o dzieci polskie w szczególności, warto tu od razu na wstępie podać jeden przykład, który jest związany zresztą z moim miastem rodzinnym, czyli z Łodzią, gdzie został utworzony specjalny obóz koncentracyjny dla dzieci, tak zwany, potocznie się o nim w Łodzi mówi, obóz na Przemysłowej, przy ulicy Przemysłowej, i tam z kolei trafiały dzieci działaczy podziemia, czy tych, którzy konspirowali. Te dzieci, które na przykład z powodów śmierci rodziców były sierotami, albo na przykład wedle zasad III Rzeszy na przykład trudniły się handlem, albo kradły, albo tego typu rzeczy robiły. Wiadomo, że bardzo trudno było o jedzenie, kwitł czarny rynek, więc na przykład za tego typu przestępstwa również małoletni mogli trafić do tego akurat obozu w Łodzi. Zresztą Łódź zmieniła wtedy nazwę na Litzmannstadt, miała być wcielona bezpośrednio do Rzeszy, więc jakby większość tego typu działań, które łamały prawo niemieckie, kwalifikowały te dzieci do obozów. W Auschwitz, mówię, raczej to były dzieci, które były wraz z rodzinami, ewentualnie małe dzieci, które były wraz z matkami. Czasami te dzieci od razu były oddzielane od matek. Również dzieci rodziły się w obozach. To też trzeba powiedzieć. Z tych kategorii jest kilka. No tak z grubsza to by wyglądało. Los tych dzieci był rzeczywiście okrutny. No, zachowały się wspomnienia tych, które ocalały. Zauważono w tych badaniach prowadzonych już później, po wyzwoleniu, po II wojnie światowej, zauważono, że te dzieci, którym udało się obóz przeżyć, zresztą podobny mechanizm opisywał Sołżenicyn w swoim archipelagu Gułag, one bardzo szybko musiały stać się dorosłymi. 12-13-letnie dzieci stawały się dorosłymi w sensie mentalnym, psychicznym, musiały zacząć się zachowywać jako osoby dorosłe. Ukradziono im po prostu dzieciństwo. No, one też stawały się już dorosłymi w obozie, bo też powiedzmy sobie, że na przykład specyfika obozu na Przemysłowej w Łodzi, był to typowy obóz koncentracyjny, obóz pracy, ale wyniszczający, dlatego że jakby proces migracji tych dzieci był bardzo duży. Te dzieci, które wcześniej w ogóle nie byłyby przyzwyczajone do jakiejkolwiek specyfiki, twardej specyfiki okupacyjnej, na przykład potrafiły przeżyć tylko 3 do 5 miesięcy i umierały.
te, które dzieci, które przeżyły, no to była trauma na całe życie. One już stawały się dorosłymi tak naprawdę w obozie, ale jakby z drugiej strony te silne, negatywne, traumatyczne sytuacje, które je spotykały w obozach, naznaczały je w zasadzie na całe życie. Ja miałem przyjemność, tak się akurat złożyło, że rozmawiałem niedawno, robiłem wywiad z panem Błażejem Torańskim, dziennikarzem, który jest współautorem książki o obozie na Przemysłowej, książka pod tytułem Mały Oświęcim. I on mi opowiadał wstrząsające relacje też dzieci, które nie potrafiły sobie ułożyć życia po wojnie i nawet jeszcze w styczniu, po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną w Łodzi, nawet potrafiły wracać do tego kompleksu obozowego. Potem zajmowały się nimi organizacje różne opiekuńcze i samopomocowe, dlatego że nie potrafiły sobie z tą traumą w żaden sposób poradzić. Z kolei wielu świadków, którzy na przykład potem spisywały swoje relacje, robiło to dopiero w latach 70., bo tak długo trwało jakiekolwiek w ogóle poradzenie sobie z tym piętnem. Była masa osób, które do końca życia sobie nie mogła z tym poradzić. Milczała. Część osób właśnie tą terapią jakby przezwyciężenia tej traumy były właśnie wspomnienia, relacje, bycie świadkiem, takim strażnikiem tejże pamięci. Więc to było dodatkowe piętno, ponieważ one jako małoletnie zetknęły się z brutalnym terrorem i jakby to było jeszcze we dwunastu okrutne, ponieważ dorośli byli przygotowani na pewne strategie przetrwania. One uczyły się tych strategii jakby na żywym organizmie, tak? Znaczy od razu. One nie dość, że nie miały dzieciństwa, to one jeszcze jakby były poddane takiej podwójnej, że tak powiem, brutalizacji tego życia obozowego. To, o czym pan doktor mówił, te powroty do już otwartego, wyzwolonego obozu, dzieci, które nie wyobrażały sobie życia poza obozem, niesienie w swojej duszy tych wspomnień przez długie lata, nawet dziesięciolecia później, to jest chyba ten syndrom człowieka zagrowanego. Tego sformułowania chyba po raz pierwszy Borowski użył, no sam niosący aż do swojej tragicznej śmierci taką traumę w duszy. Po II wojnie światowej powstała cała masa rozpraw, także filozoficznych, o traumie zbiorowej, którą nasza cywilizacja w duszy niesie. Mówi się o świecie przed Auschwitz. No i właśnie, Auschwitz jest takim słowem, symbolem tej traumy. Czy rzeczywiście nasza cywilizacja przeszła przez jakieś doświadczenie całkowicie zmieniające? Czy można powiedzieć, że to doświadczenie czegoś nauczyło naszą cywilizację? Auschwitz i wszystkie podobne wydarzenia już się nie powtórzą? Czy to jest tylko taki poetycki zwrot? Przede wszystkim wyjątkowość doświadczenia Auschwitz, czy mówiąc jakby szerzej, ludobójstwa, które miało miejsce w II wojnie światowej, zagłady, tak powiedzmy tak. Wyjątkowość tego doświadczenia jest przede wszystkim taka, że oto systematycznie, używając nowoczesnych narzędzi, wtedy dostępnych, przemysłowo zdecydowano się na likwidację całkowitą w zasadzie danego narodu. I zaprzęgnięto w tego wszystkie zdobycie cywilizacyjne, które wtedy hitlerowskie Niemcy posiadały. Bo oczywiście ludobójstwo, czystki etniczne, masowe mordy w historii wcześniej się zdarzały i niestety zdarzają się do dziś. Niemniej ta przemysłowość, ta jakby planowość, systematyczność, racjonalność wreszcie tej zbrodni, ona jest do dzisiaj ekstraordynaryjna. I chociaż oczywiście to słynne hasło, które i dzisiaj przecież podczas obchodów się jakby no powtarza się, tak, nigdy więcej Auschwitz, nigdy więcej takiej zbrodniczej ideologii, to oczywiście musimy przywołać chociażby lata 90., sytuację w byłej Jugosławii. Srebrenica, oczywiście, mm-hmm. Tak. Ale też i Ruanda. No i można zadać sobie takie bardzo pesymistyczne pytanie, czy ludzkość nauczyła się czegoś od tamtego czasu. Jedni powiedzą nie, drudzy powiedzą tak, ale zawsze te sytuacje będą się zdarzały, nie jesteśmy na to uodpornieni. Jedno jest pewne, że właśnie to doświadczenie Auschwitz, doświadczenie zagłady, powinno być tym drogowskazem pokazującym, do czego może powodować zbrodnicza ideologia. Niemniej mówię,
Później w dziejach świata, w XX wieku, jednak tego typu systematyczności, takiej diabelskiej racjonalności, którą wykonywany był Holokaust, szczęśliwie nie było. Tutaj ważnym dokumentem są chociażby te dokumenty, które znamy z konferencji w Wannsee. No, tak jak rozmawiano wtedy o zagładzie milionów ludzi, to samo w sobie jest przerażające. Tam nie było żadnych emocji, tam była czysta statystyka i produkcyjność zabijania. A no właśnie, zatrzymałbym się na moment przy tej racjonalności, o której pan doktor powiedział, bo w takiej popkulturze, a nawet kulturze memów, która coraz bardziej zaczyna zawłaszczać zbiorową naszą świadomość, przedstawia się często Trzecią Rzeszę, system narodowo-socjalistyczny, jako system stworzony przez lumpenproletariat, który się dorwał do władzy, a inteligencja niemiecka wsiadła na statki w 1933-1934 roku i odpłynęła na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Ale jak sobie poczytamy historię na przykład oddziałów Trupiej Czaszki, oddziałów Waffen-SS, czy chociażby Einsatzkommanda, na 6 Einsatzkommand działających na wschodzie, komendantami, dowódcami 3 z nich byli ludzie posiadający tytuły doktora, a tytuł doktora przed wojną na niemieckiej uczelni to nie było byle co. To byli doktorzy ekonomii, prawa, filozofii. To nie był lumpenproletariat. Więc prawdą jest, że nie, że lumpenproletariat dorwał się do władzy i stworzył taką dziwaczny błąd w Matrixie, tylko naród filozofów, poetów, naród Goethego, Schillera w sposób racjonalny stworzył takie piekło na ziemi. Znaczy, trzeba powiedzieć, że całą infrastrukturę i jakby całą infrastrukturę, która jakby to powiedzieć, realizowała plan nie tylko zagłady, ale plan wojny, gdzie jakby jednym z celów nadrzędnych była zagłada i przestrzeń życiowa na wschodzie Lebensraum, wykonywali ludzie niezwykle wykształceni. O ile możemy powiedzieć, że elita nazistowska, tacy ludzie jak Göring, Ribbentrop, sam Adolf Hitler, Himmler, to nie były szczyty intelektu, czy to nie były szczyty wysublimowanych profesorów. Ale Goebbels miał doktorat. Zgoda, to jednak generalicja niemiecka, lekarze, prawnicy, cały system wymiaru sprawiedliwości niemieckiego, lekarze, którzy przecież przeprowadzali eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych, tak? I wreszcie ta stara pruska generalicja, to byli wszyscy ludzie niezwykle wykształceni i oni wykonywali te wszystkie nadrzędne, te najważniejsze, najbardziej zbrodnicze rozkazy. Ja mówię, zostawmy tą wierchuszkę NSDAP, to też jest pewna socjologiczne pytanie, jak im udało się przyjąć władzę, ale z drugiej strony elity niemieckie przyjęły ten program, w efekcie czego poparły program NSDAP i Adolfa Hitlera i później realizowały go. I ja tu zawsze przy takich pytaniach, przy takich dywagacjach, zawsze też odwołuję się do kontrowersyjnej, ale niezwykle ciekawej, ważnej moim zdaniem dla historiografii światowej książki Daniela Goldhagena, Wierni kaci Hitlera, Zwykli Niemcy i Holokaust. To jest bardzo pouczająca książka. Amerykański historyk żydowskiego pochodzenia Goldhagen postawił tam bardzo mocne tezy. Niektórzy historycy, także polscy, twierdzą, że być może za mocne. Niemniej warto się zastanowić nad tymi pytaniami, ponieważ on tam formułuje tezę o genetycznym niemieckim antysemityzmie. To jest bardzo mocna teza. Ja nie ze wszystkimi argumentami Goldhagena się zgadzam, ale pytanie, które on stawia, jak to było możliwe, że pod koniec wojny, kiedy wiadomo było, że Niemcy tą wojnę przegrywają i w ich interesie jest raczej zacierać ślady ludobójstwa, to oni wciąż prowadzili to ludobójstwo, wręcz zintensyfikowali je. Mamy przykłady oddziałów, które prowadziły jeszcze więźniów obozów, tak zwane marsze śmierci, gdzie oni tego nie musieli robić. Oni mogli tych więźniów rozpuścić, uwolnić. Nie, oni ich prowadzili, żeby jeszcze dokonać na nich eksterminacji. I to pytanie, które historyk sobie zadaje, również Goldhagen, jakby skierowało go, żeby postawić tak mocne kwantyfikatory. Warto się wciąż nad tym zastanawiać. Na pewno warto się nad tym zastanawiać. Tutaj słowo
racjonalizm, rozum, które w czasie naszej rozmowy kilkakrotnie się pojawiało, które ma być według niektórych filozofów receptą na złotego świata, no w moim przekonaniu nie jest taką ostateczną receptą, co nie znaczy, że jestem przeciwnikiem rozumu oczywiście, tylko że nie wydaje się, by sam rozum bez etyki na mocnych podstawach był remedium na złotego świata, czego niestety smutnym dowodem jest dzisiejsza rocznica. Panie doktorze, bardzo dziękuję za wypowiedź dla telewizji Republika. Kłaniam się nisko. Dziękuję, kłaniam się. Naszym gościem był dr Mikołaj Mirowski. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną propozycję telewizji Republika, czyli program Wolne Głosy Zagranica, którego gospodarzem jest Michał Trześniewski. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię Państwu do zobaczenia.